18 października w restauracji Kaszubianka odbyło się spotkanie emerytowanych nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Nauczyciela. Na spotkaniu obecne były osoby biorące udział w 36. Krajowym Zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego. O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy prezesa zarządu okręgu ZNP panią Halinę Gesę i prezesa zarządu oddziału ZNP pana Witolda Diuka. Rozmawiać o sprawie, która chyba najbardziej w tej chwili nauczycieli interesuje, mianowicie o karcie nauczyciela. Jakie są główne problemy, aby tą kartę zatwierdzić i żeby ją w ogóle stworzyć? Pani redaktor, karta jest. Od kilku lat mamy problemy z kolejnymi ekipami kierowniczymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi karty, ponieważ Ministerstwo Edukacji uważa, że trzeba ją nowelizować. My również tak uważamy. Dwukrotnie przeprowadzone referendum na temat karty wykazało, że około 30% pracowników oświaty oczekuje zmian karty. Przecież życie niesie pewne zmiany, zmiany ustrojowe, ekonomiczne, społeczne, które wymagają korelacji zmian. Jednakże nie uważamy, wszystkie związki zawodowe, mam nadzieję, że nie wezmą mi tego za złe, że o tym mówię, aby karta nie zmieniała się na gorsze. Dlaczego ciągle ministerstwo uważa, że trzeba nam zabierać kolejne uprawnienia? Niewiele zostało z tej karty, która powstała 12 lat temu. Najbardziej gorące takie artykuły, najbardziej drażliwe, to jest sprawa pensum, wynagrodzeń i czynności dodatkowych wykonywanych przez nauczycieli. Nasza praca składa się, czas pracy składa się z dwóch elementów. Zajęć dydaktycznych i to jest to pensum, 18 godzin, pozostałe godziny związane z przygotowaniem się do lekcji. Nauczyciel to nie jest rzemieślnik, który zamyka warsztat i koniec już po jego pracy. W tym roku ministerstwo po raz kolejny przedstawiło nam swój projekt, który nie zadowala nas o tyle, że nie ma w nim mowy o naszych wynagrodzeniach. Związek zawodowy, jak wszystkie szanujące się związki zawodowe na świecie, jest związkiem rewindykacyjnym, domagającym się i chroniącym wszystko to, co wynika z stosunku pracy. I propozycja ministerstwa na wprowadzenie sporej ilości, ponad 20 czynności, które winien nauczyciel wykonywać, jakby w ramach wynagrodzenia zasadniczego, ale nie mówi się nam, jakie ona będzie. Jednocześnie w międzyczasie minister finansów stwierdza, że możemy ewentualnie dostać jakieś podwyżki, jeżeli zwolnimy z pracy 5% zatrudnionych nauczycieli. W związku z tym zagrożenia są ogromne i odpowiedzią na to jest nasz ZNP-owski projekt karty nauczyciela, w którym w ogóle nie mówimy o zajęciach dodatkowych, darmowych. Uważamy, że jeżeli, po pierwsze uważamy tak, owszem, mówmy o obowiązkach zawartych w karcie, o pewnej tam części, przepraszam, o pewnej części uprawnień, ale przede wszystkim systemowe rozwiązanie sprawy wynagrodzeń. Dlatego też odrzuciliśmy projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wiem, że wszystkie związki zawodowe sfery budżetowej tego projektu nie przyjęły, ponieważ po prostu jest żenująca propozycja zwiększania nam wynagrodzenia o 2% w porównaniu do planowanych cen. Czyli na początku roku rząd zaplanuje pewną tam zwyżkę cen, nam o 2 punkty więcej i koniec, do końca roku mamy sprawę jakby załatwioną, czyli dokładnie zamknięte usta. Czy można się spodziewać, że ta drażliwa sprawa będzie szybko zakończona? Ja wiem, że to nie od pani zależy, ale pani jako prezeska okręgu, jak pani sądzi? To zależy od woli stron, które negocjują. Czy ta wola jest? Z naszej strony jest cały czas, jest ta wola. Chcę zwrócić jednak uwagę, że w oświacie są 4 związki zawodowe, a 5. kontrahentem w tych negocjacjach jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również 6. ukrytym Ministerstwo Finansów, które nakłada pewne zobowiązania na resorty. Chcemy, żeby szybko. Niepokój, ta niepewność nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu i zawodowemu, i osobistemu. Są państwo również delegatami na Krajowy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kiedy on się odbędzie i z jakimi problemami zwrócą się państwo? No jest to 36. Krajowy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odbywać się będzie w tym tygodniu, piątek, sobota, niedziela. Z naszego województwa jedzie 5 delegatów. Jakie problemy chcieliby państwo na tym zjeździe poruszyć? No mamy wiele problemów, ale musimy się trzymać wytycznych, no jak to powiedzieć, porządku, porządku
ustalonego przez zarząd główny, jaki będzie na zjeździe. Niemniej, jeżeli będziemy mogli dostać się do głosu, a to jest możliwe, jeżeli nie ustnie z trybuny, to w formie pisemnej, to jednak dwie sprawy chcielibyśmy tam poruszyć jako grupa słupska. No może pierwszą sprawę to kolega Kaziu Pamuła nam tutaj zoperował, koleżanka prezeska jest bardziej wtajemniczona i ona powie, o jaki to sejmik chodzi. Tak, kolega Kazimierz postanowił i za naszą akceptacją wystąpić z wnioskiem o powołanie do życia, do funkcjonowania sejmiku oświatowego. Jest to związane z tradycją naszego związku, któremu się udało w 1919 roku taki sejm powołać. Jest to, prosto mówiąc, stworzenie lobby nauczycielskiego. Bez względu na to, w jakim związku, w jakiej opcji politycznej, nauczyciele winni mocno wreszcie tupnąć, krzyknąć i powiedzieć, o co nam chodzi. Natomiast drugi wniosek, z którym będziemy występować i zapewne ten głos będzie prezentował kolega Witold, aby w czasie trwania zjazdu, bądź w pierwszym, bądź w drugim dniu, delegacja zjazdowa udała się do Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Finansów, pomyślimy jeszcze do jakich władz, z petycjami, z żądaniami.